zapraszamy do sztolni Królowa Luiza, nie tylko na nasze trasy, ale też na Park 12C, gdzie jak co roku przy okazji Nocy Muzeów odbywa się mnóstwo ciekawych wydarzeń. Jest z nami Biblioteka Zabrzańska, także jest i pociąg do książek, i spotkania z autorami. Biblioteki teraz to nie tylko książki, nie tylko czytanie, ale też bardzo dużo różnych inicjatyw. My na przykład dzisiaj robiliśmy też ekologiczne torby w ramach programu Obecność Słowa w Zabrzu. Odwiedzili nas dzisiaj m.in. Piotr Socha, autor fenomenalnej książki pod tytułem Drzewa. Jest też z nami Grzegorz Kazdepkę, mistrz literatury dziecięcej. Czas płynie bardzo szybko, już jest po spotkaniu cudownym przy sztolni. No, za chwilę zejdę do podziemi, no, ale tak to jest po wyczerpującym spotkaniu z czytelnikami, że trzeba po prostu stąpić do piekieł, ażeby odpocząć i dopiero po jak czasie wynurzyć się na powierzchnię, aby mieć siły na pisanie kolejnych książek. Kłania się Grzegorz Kazdepkę, autor książek dla dzieci i młodzieży, które czytają także dorośli. Także tutaj w Zabrzu, co mnie bardzo cieszy, jestem po raz kolejny w Zabrzu, po raz pierwszy pod gołym niebem, które dzisiaj jest łaskawe, bo nie zmoczyło nas jeszcze ani jedną kroplą, choć tak zapowiadano. Także książki jednak mają sobie jakąś czarodziejską, magiczną moc, potrafią nawet przegonić chmury. I niech przeganiają także chmury, które sami niestety wpływają na nasz nastrój, te chmury w naszych głowach. Czytajmy książki, uśmiechajmy się, dzięki temu świat będzie lepszy. Wolę rysować niż malować, a kto z was lubi malować? Czyli używać pędzla, super. Ja, to jest moje ulubione zajęcie od zawsze, jak byłem w waszym wieku, jak byłem w przedszkolu, to było moje najbardziej ulubione zajęcie, farby, pędzle, rysowanie, malowanie. Jest do dzisiaj, a dodatkowo jeszcze, no jest to mój zawód, moja pasja. W ręku trzymam książkę o drzewach, bo dzisiaj tutaj w parku 12C w Zabrzu będziemy rozmawiać o największych żywych organizmach na Ziemi, o drzewach. Żaden dinozaur nie jest duży, kiedy go postawić przy największych drzewach. Będziemy rozmawiać o tym, czy możemy żyć na Ziemi bez drzew. Po co nam drzewa, co w nich interesującego, czym żywią się drzewa, że z małego nasionka stają się takimi olbrzymami. Jak długo żyją najstarsze drzewa i jak wysokie są największe drzewa. Rowery zabytkowe bez rowerów, bez ubiorów historycznych. Dzisiaj jesteśmy tutaj dla dzieci, dla najmłodszych mieszkańców Zabrza, dzięki zaproszeniu przez Miejską Bibliotekę. Kącik, retro, wycinanki, kulanie felgi, super przedwojenna zabawa. Zapraszamy serdecznie. Padamy z nóg, ale było warto. Pociąg do książki odjechał, zajechał, zaprowadził w nas wspaniałą krainę książek. Cudowne spotkanie z Piotrem Sochem i z Grzegorzem Kazdepkę. Przypominamy, że impreza ta była w ramach naszego nowego projektu Książka na szóstkę, wypełniamy pustkę. Jestem przekonany, że dzisiaj wypełniliśmy pustkę nie jednego dzieciaka, bo naprawdę były pod wrażeniem lotności, poczucia humoru i w ogóle wszystkiego dwóch naszych autorów.